Dzień dobry. Witam Państwa bardzo serdecznie na moim wykładzie pod tytułem Kebab z koszatki. Życie codzienne w Pompejach. Wykład realizowany jest na zaproszenie Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie w ramach projektu Przybij piątkę nauce. To dla mnie duży zaszczyt, a przede wszystkim ogromna przyjemność brać udział w tym projekcie. Ja nazywam się Paulina Jurkowska-Pudełko. Jestem magistrem historii sztuki. Zajmuję się turystyką, a w czasach pandemii prowadzę profil na Facebooku i kanał na YouTubie audycje o sztuce i kulturze pod tytułem Majus – Podróże ze sztuką. Zapraszam Państwa do wysłuchania dzisiejszego wykładu. Przed nami piękna Zatoka Neapolitańska i widok na Wezuwiusz, który jest sprawcą całego zamieszania. U stóp Wezuwiusza znajduje się miejscowość Pompeje, w której dzisiaj jest stanowisko archeologiczne udostępnione dla zwiedzających. Ma powierzchnię 66 hektarów, z których do roku 2020 przebadano prawie 50. To oznacza, że Pompeje wciąż mają dla nas wiele tajemnic i wiele historii. Co kilka miesięcy archeolodzy wyciągają gdzieś z czeluści Pompejów nowe artefakty. Na przykład ostatnim takim wielkim znaleziskiem był wóz paradny, bardzo unikatowy, bo takich wozów z czasów rzymskich zachowało się naprawdę niewiele, a także butelka z dziwną substancją, która okazała się oliwą, mającą ponad 2000 lat. Dzisiaj do badań w Pompejach potrzebni są nie tylko archeolodzy, ale całe mnóstwo różnych innych dyscyplin, które otwierają nowe światło, rzucają nowe światło na badania. Na przykład przebadano bakterie jelitowe w rurach kanalizacyjnych, które powiedziały nam, że być może data wybuchu Wezuwiusza, 24 sierpnia, wcale nie jest datą prawdziwą. A dlaczego? Ponieważ szczątki organiczne i właśnie bakterie, jakie znaleziono w rurach kanalizacyjnych, pokazują, że Pompejanie byli w tym czasie na diecie raczej jesienno-zimowej. W związku z czym dziś badacze uważają, że może nie w sierpniu wydarzyła się ta cała historia, ale gdzieś w październiku. Pompeje położone są 240 km na południe od Rzymu. W dawnych czasach zamieszkiwane były przez lokalne ludy italskie, Oskijczyków, Samnitów, wcześniej jeszcze Etrusków, a w roku 80 zostały podbite przez Rzymian. I to jest właśnie moment, kiedy Pompeje stają się rzymskim miastem. Bo Pompeje w swojej strukturze, architekturze i sztuce były typowym miastem rzymskim. Otoczone były murami, do miasta prowadziły bramy miejskie, w centrum miasta znajdowało się forum, bazylika, liczne świątynie, łaźnie, sklepy, domy, przepiękne wille, a także ogrody. Ale same Pompeje to nie tylko miasto, ale również przyległości, a więc przedmieścia, na których również toczyło się życie. Tam znajdowały się przepiękne wille i gospodarstwa rolne, bo żyzna gleba wokół Wezuwiusza stanowiła podstawę bytu dla Pompejów. Pompeje były miastem portowym. Dzisiaj może wydać się to dość zaskakujące, bo jednak linia brzegowa jest znacznie bardziej odsunięta od stanowiska archeologicznego, ale w tamtych czasach była blisko miasta i Pompeje były miastem handlowym, były portem. Czym handlowały? Przede wszystkim wysyłały w świat swoje fantastyczne wino, bardzo słynne wino falerniańskie, orzechy, oczywiście włoskie, kapustę pompejańską, figi morele, a także słynny prawie w całym cesarstwie sos rybny garum, o którym dzisiaj jeszcze Państwu opowiem. Co tak naprawdę wydarzyło się w roku 79? Nie było co prawda YouTube'a ani wiadomości, ale zachowała się relacja. To jest list Pliniusza Młodszego do Tacyta, w
w którym Pliniusz opisuje swoje doświadczenia, bowiem jako kilkunastoletni chłopiec widział erupcję Wezuwiusza. Przebywał wtedy w niedużej miejscowości w Zatoce Neapolitańskiej razem ze swoją matką, ze swoim wujem i opisuje całe to zdarzenie, które widział na własne oczy. Opisuje trzęsienie ziemi, które poprzedziło wybuch. Opisuje wybuch pierwszy, potem kolejny, ludzi w panice, matki z dziećmi na rękach, ludzi błagających o pomoc, panikę, zamieszanie. Wtedy właśnie jego wuj Pliniusz starszy zdecydował się wyruszyć do miejscowości znajdujących się u stóp Pompejów, żeby pomóc tym ludziom, żeby ich ewakuować. Był też na pewno wiedziony ciekawością, bo był znamienitym historykiem i przyrodnikiem, autorem słynnej starożytnej encyklopedii Historia Naturalna. Niestety Pliniusz starszy z tej wyprawy już nie powrócił. Co wydarzyło się tuż po wybuchu? Nastąpiło kilka wybuchów, a ten kulminacyjny wyrzucił ogromną chmurę piroklastyczną, która zawierała fragmenty skał, popioły, bardzo trujące gazy. Ta chmura opadła pod wpływem własnego ciężaru, generując ogromną falę uderzeniową. Ta fala uderzeniowa miała wysoką temperaturę, dziś badacze uważają między 500 a nawet 1000 stopni, która dosłownie w jednej sekundzie unicestwiła pozostałych jeszcze w Pompejach mieszkańców. Pod wpływem temperatury tkanki miękkie, mięśnie po prostu wyparowały, bo człowiek składa się głównie z wody. Dlatego to dzisiaj na terenie Pompejów znajdujemy jedynie kości. Chmura opadła, utwardziła się, tworząc taką masę skalną o grubości nawet do 5-6 metrów. Jak wyglądało życie Pompejów po katastrofie? Pompeje praktycznie zostały zmiecione z powierzchni ziemi, a właściwie schowane pod powierzchnią ziemi. Ciekawe jest to, że znajdujemy na ich terenie monety z III i IV wieku, ale mogą świadczyć one o tym, że to rabusie przywędrowali do Pompejów i plądrowali tamtejsze domy, przynajmniej te miejsca, do których udało im się dotrzeć. Po drodze zgubili kilka innych łupów, stąd to datowanie monet na III i IV wiek. W XVI wieku pewien architekt Domenico Fontana rozpoczął budowę kanału na rzece Sarno, nad którą leżą Pompeje. Ten kanał miał doprowadzić wodę do fabryki amunicji w miejscowości Torre Annunziata. Podczas tych prac budowlanych natknął się na ruiny miasta, ale nie do końca był nimi zainteresowany, miał swoje zadanie do wykonania, w związku z czym te Pompeje wciąż pozostały takie nie do końca odkryte. Natomiast prawdziwe wykopaliska archeologiczne rozpoczęły się w połowie XVIII wieku za sprawą tej oto pary królewskiej, Karol III Hiszpański i jego żona Maria Amalia. Ta para królewska rozpoczęła wykopaliska, chociaż wtedy miały one bardziej charakter takich prywatnych wycieczek. Para królewska wiele cennych przedmiotów pozyskała do swojej kolekcji w pałacu Portici. Zapraszano tam rozmaitych gości. W tamtych czasach goście zwiedzali Pompeje, spuszczając się w koszach kilka metrów pod ziemię. Pompeje zyskały tak dużą popularność, że stały się obowiązkowym punktem programu tzw. Grand Tour, a więc wielkiej podróży po Europie, którą odbywali głównie młodzieńcy. Taka podróż młodzieńca z arystokratycznego domu miała otworzyć jego umysł, miała go wyedukować, była sposobnością do tego, by poznać znamienitości tego świata, nabyć po drodze różnych przygód. Natomiast w takich podróżach uczestniczyli faktycznie przedstawiciele wielkich rodów, również wielcy artyści, chociażby Goethe albo Mozart, którzy również odwiedzili Pompeje. W XIX wieku rozpoczęły się pełną parą prace wykopaliskowe w rozumieniu może takiej bardziej współczesnej archeologii, bardzo uporządkowane. I wtedy na arenę wkracza Giuseppe Fiorelli. Giuseppe Fiorelli, który wpada na pomysł robienia tych gipsowych odlewów. Okazało się bowiem, że w skałach jest dużo pustych dziur, które mają bardzo dziwne kształty. Wewnątrz znajdują się fragmenty kości albo całe kości. I Giuseppe Fiorelli doszedł do wniosku, że to chyba miejsca, w których ginęli ludzie. W związku z czym wypełnił przestrzenie gipsem,
I okazało się, że tak, to są właśnie odlewy ludzi zastygłych w ostatnich sekundach ich życia. Ta metoda odlewów stosowana jest do dziś. Oprócz odlewów ciał ludzkich, mamy dziś też odlewy zwierząt. Konia, osła czy muła, psa, tak jak tego, którego tutaj Państwo widzicie na ilustracji. Pewnie był przywiązany gdzieś łańcuchem i w związku z czym próbował się jeszcze wyrwać. Kim byli mieszkańcy Pompejów? To jest jeden z najpiękniejszych portretów, jakie znaleziono. Portret kobiety ze stylusem. Stylus to jest ten, powiedzmy, długopisik, który ta piękna Pompejanka trzyma w dłoniach. Dawniej nazywany był portretem safony, bo kiedy go odkryto w XIX wieku, faktycznie no, archeolodzy stwierdzili, że to jest pewnie portret poetki safony, takiej zamyślonej. Dzisiaj możemy być pewni, że jest to portret mieszkanki Pompejów, prawdopodobnie właścicielki domu, w którym znaleziono ten fresk. Spójrzcie Państwo na jej rysy. Piękna cera, piękny makijaż, bardzo zadbana kobieta, ta złota siatka na włosach, złote kolczyki, bardzo modne ubranie. Trzyma w dłoniach notes, taką drewnianą tabliczkę woskową, po której pisało się właśnie stylusem, a więc takim po prostu rysikiem. A tu kolejna para. Też bardzo niezwykłe portrety. Jeden z chyba z najbardziej znanych z Pompejów, razem z portretem kobiety ze stylusem. Spójrzcie Państwo na rysy twarzy. Nie wiem, co Państwo o nich myślą, ale myślę, że one nie wyglądają już tak bardzo arystokratycznie. To jest Terentius Nero ze swoją żoną. Terentius Nero był piekarzem i wywodził się najprawdopodobniej z Samnitu, a więc jednego z tych lokalnych ludów italskich. Dlatego możecie Państwo zobaczyć, że mimo tego, że ci ludzie pokazani są w całym swoim statusie społecznym, on ma piękną togę, trzyma taki rotulus, taki zwój, to był taki dokument prawny. Ona z tym notesem, z tabliczką, ze stylusem w bardzo modnej takiej czerwonej sukni, fryzura typowa dla czasów Nerona. Jednak te rysy są trochę plebejskie. Ale te wszystkie atrybuty, dokument i ten notes, ta tabliczka miały pokazać, że to było małżeństwo wyedukowane, że miało pewien status społeczny, że było dość bogate. O mieszkańcach Pompejów możemy dowiedzieć się z malarstwa, ale możemy też dowiedzieć się z wielu niezwykłych dokumentów, jakie się zachowały, a jednym z najbardziej unikatowych jest archiwum Luciusa Cecyliusza Jucundusa, którego portret tutaj Państwo widzicie. To archiwum zostało znalezione na jego strychu i miało postać właśnie tych drewnianych tabliczek. To były 153 tabliczki, wymiar mniej więcej 10 na 12 cm i to jest archiwum spisywane od 27 do 62 roku naszej ery. Jak wyglądały takie tabliczki? Tutaj pokazuję Państwu przykład koptyjskiej tabliczki woskowej, znacznie późniejszej niż czasy Pompeje, ale nie ma to większego znaczenia, bo te tabliczki były po prostu bardzo podobne. Drewniane, z taką małą płyciną, do której wlewano wosk. I tak naprawdę stylusem, tym rysikiem na wosku pisano. Kiedy już zapisało się notes, można było rozgrzać wosk, zmyć napisy i używać go powtórnie. Bardzo ekologiczna metoda. Oczywiście wosk nie przetrwał, stopił się podczas wybuchu, natomiast rysik dość mocno przyciskany wyrył napisy na tej drewnianej tabliczce. I co znajdowało się w archiwum Jucundusa? Proszę Państwa, Jucundus był bankierem, finansistą, kantorem wymiany walut, skokiem, parabankiem. Po prostu udzielał wszelkiego rodzaju pożyczek, pośredniczył w transakcjach finansowych, potrzebował czasem wielu świadków do tych transakcji, w związku z czym zachował się fenomenalny spis imion i nazwisk mieszkańców Pompejów. Skąd wiemy też o mieszkańcach Pompejów? No chociażby z graffiti.
Proszę Państwa, na terenie Pompejów i Herkulanum zachowało się jakieś 11 tysięcy różnorakich inskrypcji, które dzisiaj również wymieniają imiona, nazwiska. Są to afisze wyborcze, afisze teatralne, całe mnóstwo napisów, z których możemy dowieść, kto mieszkał. Czasem uda się prześledzić historię tego człowieka, jakieś koneksje. Zachowały się też listy tych, którzy uciekli do innych miast i którym udzielono schronienia. A to jedno z najpiękniejszych graffiti, jakie znajduje się w Villa dei Misteri, to jest Rufus, proszę Państwa. To jest Rufus z tym bardzo sympatycznym rzymskim nohalem. My nie wiemy, kim był Rufus. Możemy przypuszczać, że mieszkał w Pompejach albo był tylko gościem w Pompejach, bo nie wiemy, czy ten rysunek przedstawia może gospodarza domu, jakiś gość w czasie nudnej rozmowy gdzieś tam go sobie wyrysował. To jest bardzo mały rysunek, około 5 cm wyryty na ścianie. Ale właśnie to jest też kolejny taki dokument, który może nam coś powiedzieć o mieszkańcach Pompejów. Ile osób mieszkało w Pompejach? To jest bardzo trudne pytanie. Taka liczba, która najczęściej pojawia się w różnych źródłach, to 20 tysięcy. Ale Mary Beard w swojej książce Pompeje pisze o tym, że być może już w momencie wybuchu ta liczba mieszkańców była dużo mniejsza. Dlaczego? Bo w 1962 roku w Pompejach miało miejsce ogromne trzęsienie ziemi. Było tak duże, że w momencie wybuchu Wezuwiusza w 1979 roku wciąż w remoncie było bardzo wiele budowli, na przykład łaźnie albo teatr. Wciąż wiele domów remontowano i być może po tym trzęsieniu ziemi część mieszkańców po prostu postanowiła przenieść się w inne miejsce. Ponieważ wybuch trwał kilkadziesiąt godzin, ta cała katastrofa związana z wybuchem Wezuwiusza, wtedy już ludzie uciekali, ewakuowali się z miasta, więc my dokładnie nie wiemy, ile osób było w momencie wybuchu. Natomiast przed wybuchem szacujemy, że mogło to być około 20 tysięcy, chociaż Mary Beard pisze o liczbie nawet 12 tysięcy, bo te 8 tysięcy to byli mieszkańcy przedmieść Pompejów. Gdzie mieszkali Pompejanie? Przed Państwem słynna Villa dei Misteri, Villa Tajemnic, jedna z najpiękniejszych i najlepiej zachowanych willi. Ona nie jest położona w mieście. I warto też pamiętać o tym, że kiedy mówimy o Pompejach, o mieszkańcach Pompejów, to nie mówimy tylko o samym mieście znajdującym się w obrębie murów, ale również o tych, którzy budowali tą tkankę miasta, a niekoniecznie w mieście mieszkali. Na przykład bardzo bogaci właściciele tych fantastycznych willi, wokół których rozciągały się ogromne pola i na tych polach pracowali niewolnicy, pracowali rolnicy. Te pola stanowiły podstawę bytu Pompejów i też eksportowanych towarów. Villa dei Misteri jest bardzo duża, bardzo skomplikowana, ma skomplikowany układ pomieszczeń i w niej na przykład znaleziono tłocznię win. A sama willa słynie z jednego z najbardziej znanych fresków pompejańskich. On faktycznie zachował się w fenomenalnej formie, właściwie w całości, w sali, która nie wiemy, czy była sypialnią, czy może jadalnią, czy może jakimś rodzajem pokoju gościnnego. To jest bardzo tajemniczy fresk, nad którym do dzisiaj głowią się historycy sztuki. Fresk przedstawia najprawdopodobniej jakiś rodzaj inicjacji w kult Bacchusa. Bacchus jest rzymskim odpowiednikiem Dionizosa, boga wina, boga misteriów, boga uczt i prawdopodobnie ten fresk nawiązuje właśnie do misteriów związanych z kultem Bacchusa. W obrębie miasta również znajdowały się piękne wille. To jest dom Fauna, największa taka willa miejska, która miała wewnątrz kilka dziedzińców, bardzo pięknie i bogato zdobiona. Jak wyglądały takie miasta, takie domy? Zobaczcie Państwo plan. Ja wiem, plany są nudne, ale on nam się może przydać. Taka willa, typowa rzymska willa, nie tylko pompejańska, bo podobne znajdziemy również w innych częściach, przynajmniej tej włoskiej części Cesarstwa Rzymskiego.
Miała kształt prostokąta, składała się z bardzo wielu pomieszczeń. Ilość tych pomieszczeń tak naprawdę zależała od zamożności, od wielkości tej posesji. Natomiast dla nas interesujące są główne cztery pomieszczenia, które stanowiły taką oś i które są, powiedzmy, obowiązkowe w takiej typowej rzymskiej willi. Mianowicie numer pierwszy to jest vestibule, czyli przedsionek. On prowadził do pomieszczenia wspólnego dla całego domu. To pomieszczenie nazywało się atrium. Po środku atrium znajdowała się sadzawka albo basen, a czasem studnia. W dachu znajdował się otwór, przez który wpadała deszczówka. Punkt trzeci to jest tablinum. Dzisiaj możemy powiedzieć gabinet pana domu. W tym tablinum znajdowała się skrzynia z różnymi dokumentami, kosztownościami, stół, no po prostu biuro pana domu. I numer cztery to jest perystyl, czyli taki kolumnowy dziedziniec otoczony kolumnami, po środku również zwykle basen albo sadzawka, albo ogród. No bardzo piękna i taka wypoczynkowa część willi. A jak te wille wyglądały w środku? Tutaj, proszę Państwa, vestibul, a więc przedsionek, który już witał gości. Na przykład ostrzegał, że w tym domu rządzi jakiś groźny pies. Kawę kanem. Tak głosi napis, proszę sobie spojrzeć na te slajdy, czyli strzeż się psa. Po prostu dzisiejsza współczesna tabliczka, uwaga, zły pies. To jest mozaika i takich mozaik z psami zachowało się na terenie Pompejów całkiem sporo. W domu fauna znajduje się inne powitanie. Have, bądź zdrów. Bardzo miłe powitanie albo pożegnanie gości. Z tego vestibulu przechodzono do atrium. I tutaj możecie Państwo zobaczyć tym razem obraz namalowany w XIX wieku, który przedstawia atrium domu Wettiuszów. Ja celowo zamieściłam obraz, dlatego że w momencie, kiedy odkryto wiele willi fresków w XIX wieku, niestety ich stan do dzisiaj znacznie się pogorszył ze względu na pogodę. Teraz freski są bardzo dobrze chronione, część przeniesiono do muzeów, mają swoje zadaszenia. Natomiast no, w XIX wieku często okazywało się, że już kilka miesięcy później, na przykład po jakiejś szczególnie zimnej zimie, te kolory zanikały i freski traciły swoją dobrą kondycję. Tutaj możemy zobaczyć, jak takie wnętrze domu wyglądało i przede wszystkim, jakie miało kolory. Ja o kolorach za chwilkę Państwu powiem, ale zwróćcie proszę uwagę na te czerwienie, żółcienie, na kolor czarny, takie bardzo mocne, intensywne kolory. One dzisiaj już nie mają tego blasku. No, nie wiemy dokładnie, jak wysoka temperatura wpłynęła na te pigmenty i jak zmieniła ich kolor, ale możemy przypuszczać, że no, nie był to skandynawski design modny w dzisiejszych czasach. Kolory były żywe, mocne i było ich całe mnóstwo. To jest właśnie atrium, atrium domu Menandra, czyli to wspólne pomieszczenie. Weszliśmy już z vestibulu do atrium. Tutaj znajdowała się sadzawka, do której woda wpadała właśnie przez otwór w dachu. I z tego pomieszczenia zaglądamy już do kolejnego, takiego otwartego, choć przypuszczalnie wiele pomieszczeń miało swoje drzwi albo kotary, bo zachowały się wszelkiego rodzaju zawiasy albo dziury na te zawiasy, które świadczą o tym, że te pokoje no, były jakoś oddzielone właśnie na przykład taką kotarą. I przed nami już za tym basenem kolejne pomieszczenie, czyli tablinum, gabinet pana domu i jeszcze dalej już widok na ten mini ogród, na ten mini kolumnowy dziedziniec, czyli perystyl. Proszę Państwa, pewnie z filmów kojarzycie Państwo, jak te pary tak się przechadzają po takim atrium i sobie dyskutują. Natomiast znaleziska w Pompejach pokazują nam zupełnie inny obraz tych pomieszczeń. Dlaczego? Znaleziono tutaj, krótko mówiąc, całe mnóstwo rupieci. I dzisiaj możemy sobie wyobrazić, że stały tam na przykład kredensy albo jakieś szafki, w których przechowywano całe mnóstwo rzeczy. Na przykład bardzo drogą zastawę stołową, szkła, ceramikę, brązowe misy,
ale były też szafki, w których przechowywano na przykład pęknięte wędzidło, ząb, kajdanki, kilka monet, czyli coś, co dzisiaj czasem nazywamy po prostu przydasiami, to się przyda, tamto się przyda. Niestety meble się nie zachowały, ale zachowały się okucia. Meble drewniane lepiej zachowały się w Herkulanum. Natomiast właśnie kiedy wypełnimy te dziury w masie skalnej, to często można uzyskać kształt przedmiotów, jakie się tam znajdowały. Drewno jest organiczne, więc ono po prostu wyparowało. Natomiast w Herkulanum są miejsca, gdzie po prostu zostało skarbonizowane, skamieniało i możemy dowiedzieć się, jak wyglądały takie meble. W atriach znaleziono również prześliki, czyli małe elementy, które służyły do przędzenia na kołowrotku. No i możemy sobie wyobrazić, że panie właśnie przędły na kołowrotkach. Zresztą było to jedno z podstawowych zajęć pani domu. Mąż, rodzina oraz przędzenie tej przędzy. To jest perystyl w domu Menandra, więc ten piękny taki dziedziniec otoczony kolumnami. I tu też znajdowano te przęśliki, więc możemy sobie wyobrazić, że to, co znamy z filmów jako takie eleganckie części domów, no, mogły wyglądać bardziej jak połączenie piwnicy z garażem. Stało tam całe mnóstwo przedmiotów i właśnie kołowrotki, a to dlatego, że domy pompejańskie były dość ciemne. Wyobraźcie sobie Państwo, że kiedy z atrium wchodziło się do kolejnych pomieszczeń, no raczej nie można było liczyć tam na okno. Okno w takim pompejańskim domu, zwłaszcza w ciasnej zabudowie ulic pompejańskich, stanowiło pewien unikat i luksus. A więc w pomieszczeniach było dość ciemno, a atrium, perystyl to były te części, które dawały sporo światła, w związku z czym można było tam po prostu swobodnie wykonywać wszelkiego rodzaju prace. W Pompejach były też ogrody. Były co prawda rzadkością. Taki mini ogród można było mieć w perystylu, ale były też wille, tak jak ten ogród w domu Oktawiusza Kwartona, które były typowymi ogrodami. To jest największy ogród w ogóle zachowany w Pompejach. On jest pięknie odrestaurowany i możecie tu Państwo zobaczyć i kolumny, i pergole, i taki cały ciąg inżynierii wodnej, która zasilała ten ogród, sadzawki, fontanny, jakieś kaskady, nimfea, no woda plumkała dokładnie tak jak na filmach. Zresztą bardzo ciekawe jest to, no część domów podłączona była do wody bieżącej, do wody z akweduktów i tej wody raczej nie wykorzystywano na powiedzmy użytek sanitarny, ale właśnie do tego plumkania, do tych kaskad, do tych rozmaitych sadzawek. Rzymianie byli mistrzami inżynierii wodnej. Proszę Państwa, dzisiaj to jest bardzo ciekawe. Właściwie od lat 70. stosuje się tą metodę i również wypełnia się te dziurki w skale, które zostały na przykład po roślinach, po korzeniach. Na tej podstawie paleobotanicy, botanicy mogą stwierdzić, jakie rośliny sadzono w Pompejach, co hodowano. Była fasola, znaleziono ziarenko bobu, więc wiemy, że był bób. Znaleziono takie skarbonizowane figi, skamieniałe figi. Znaleziono całe mnóstwo owoców, wiśni, jabłoni, moreli i wiemy, że to było w tych ogrodach. Akurat w ogrodzie Oktawiusza Kwartona znaleziono również skorupę żółwia, więc możemy przypuszczać, że był to domowy zwierzaczek. Ale proszę Państwa, nie wszyscy mieszkali tak elegancko i ładnie. Tak po prawdzie. Szacuje się, że 1/3 mieszkańców Pompejów to była biedota. To byli ludzie, których nie stać było nawet na swoje domy, na swoje mieszkania. Te mieszkania wynajmowali. Gdzie? W takich oto insulach. Widzicie Państwo ulicę, a po bokach domy z bardzo wysokim wejściem, czasem nawet sięgało 3 metrów. To były domy piętrowe. To wejście miało bramę, która prowadziła w dalsze części domostwa. Zwykle te insule miały całe mnóstwo pomieszczeń, które właśnie były po prostu pod wynajem. To są typowe rzymskie kamienice czynszowe, które istniały również w samej stolicy cesarstwa.
Czasem te pomieszczenia na wynajem były po prostu klitkami wielkości, no nie wiem, stołu. Nie było tam nic, nie było tam mebli, nie było tam nawet takiego kamiennego łóżka. Było to, powiedzmy, takie schronienie, które mogła wynająć sobie ta najuboższa część społeczeństwa. Bo społeczeństwo rzymskie było bardzo zhierarchizowane i bardzo rozwarstwione. Byli bogaci, byli średnio zamożni i byli też najbiedniejsi. Często niewolnik miał znacznie lepsze życie niż wolny człowiek, ale biedny człowiek. Niewolnicy oczywiście mieszkali razem ze swoimi panami lub paniami i dlatego w takim typowym domu rzymskim nie mieszkała tylko mama, tata i dziecko, ale cała familia. I cóż to było ta rzymska familia? Proszę Państwa, familia to jest grupa osób, które pracują na dany dom. W związku z czym byli to nie tylko niewolnicy, nie tylko służba, ale na przykład osoby, które zajmowały się, nie wiem, obsługą koni, wołów, które należały do właściciela, dostarczały codziennie jedzenie albo gotowały to jedzenie. W związku z czym tak naprawdę pod jednym dachem mogło mieszkać nawet kilkanaście, w tych dużych domach nawet kilkadziesiąt osób. Co więcej, stary, wysłużony niewolnik albo już taki przepracowany niewolnik, kiedy dostawał swoją wolność, mógł również założyć rodzinę i zamieszkać pod dachem swojego dawnego pana. Może nam się to wydać dziwne, ale z ekonomicznego punktu widzenia no, często było tak, że nie opłacało się już utrzymywać takiego zniedołężniałego i przepracowanego niewolnika, lepiej było mu dać wolność, a on wtedy i tak zamieszkiwał w domu, służąc temu domowi i pracując na rzecz swojego pana. Więc kamienice czynszowe to jest właśnie przykład tej innej, bardzo miejskiej, już nie willowej, bardzo miejskiej architektury, jaką można było znaleźć w Pompejach. Z ulicy wchodziło się do sklepów, oprócz domów, no, w tych kamienicach znajdowały się też sklepy, wszelkiego rodzaju warsztaty, zakłady, które również mogły być po prostu wynajmowane. Czym ozdabiano domy? Rzymianie, proszę Państwa, kochali mozaiki. I to jest piękna mozaika z domu Fauna. Ona wygląda jak trójwymiarowa. Te mozaiki pokrywały podłogi, ściany. Za chwilę Państwu pokażę kilka przykładów. Stanowiły też niezwykłą dekorację. To jest przykład mozaiki z domu Fauna, która dzisiaj znajduje się w Muzeum Archeologicznym w Neapolu. Zresztą większość mozaik tam przeniesiono. No, przedstawia polowanie kota. Kot właśnie niesie w zębach jakieś ptaszysko, te kaczki, jakieś owoce morza. To jest bardzo realistyczne, bardzo realne. No i mogło stanowić taką ciekawą kompozycję w domu. Ja zwracam Państwa uwagę na to, że te mozaiki wykonane są z naturalnych tesera, czyli takie kamyczki, takie płytki. Właśnie kamyki, no naturalne, trzeba było je najpierw pozbierać, posegregować, ułożyć kolorami i stworzyć takie niezwykłe, no prawie trójwymiarowe dzieło. Były też dzieła monumentalne, tak jak ta mozaika, która ma no, prawie 5 metrów. Słynna bitwa pod Issos, to jest bitwa z 333 roku przed naszą erą między Aleksandrem Wielkim a Dariuszem, czyli Persami. I być może jest kopią greckiego obrazu z tamtego czasu. My niestety niewiele wiemy o malarstwie greckim, natomiast dzięki Pompejom możemy sobie wyobrazić, jak naprawdę wyglądało to malarstwo antyczne. Ile kostek zużyto na ten obraz? No, nikt tego nie policzył. To jest niemożliwe. Natomiast historycy sztuki szacują, że może to być jakieś 3,5 miliona. Proszę Państwa, to jest naprawdę fenomenalne i bardzo monumentalne dzieło wykonane właśnie w technice mozaiki. Domy ozdabiane również były freskami. Tak naprawdę dzisiaj chyba trudno byłoby nam wytrzymać w takim pompejańskim domu, bo jesteśmy przyzwyczajeni do trochę innej kolorystyki.
Freski pokrywały nie tylko ściany, malowane były również sufity, czego dowiodły badania, bo pozbierano fragmenty tynków, poskładano je i faktycznie one układają się w malowidła. Bardzo niezwykłe jest to, że malowano pomieszczenia, na przykład takie małe pomieszczenia, gdzie mogła znajdować się jakaś kuchnia albo sypialnia, które często były bez okien i właśnie pokrywano je takim wspaniałym malarstwem. No, tak naprawdę trudno było je nawet tam zobaczyć. W związku z czym na pewno trzeba było doświetlać te pomieszczenia wszelkiego rodzaju lampami. No, ale właśnie, skoro te pomieszczenia były takie ciemne, to fajnie było popatrzeć na architekturę, na piękne pejzaże, które dawały trochę światła i tego poczucia takiej przestrzeni. Rzymianie mieli też poczucie humoru. I to jest przykład takiego malarstwa, no trochę humorystycznego, choć temat bardzo poważny, bogini Wenus z Kupidynem. Zresztą prawdopodobnie jest to portret samej Kleopatry, albo no, inspirowany wizerunkami Kleopatry, bo wtedy panowała moda na takie motywy egipskie. I ta Wenus dosłownie otwiera drzwi i tak przechadzając się po domu można było no, wpaść w taką iluzję, że otwierają się przed nami drzwi i wychodzi ta bogini Wenus. Fantastyczne malarstwo. Ponieważ Egipt był bardzo modny, w związku z czym w Pompejach znajdziecie też Państwo przedstawienia pigmejów. I to jest w ogóle niesamowita sprawa. Malarstwo nilotyczne, a więc pejzaże z nad Nilu, nilotyczne, tak określamy je w historii sztuki. Tutaj widzimy bardzo krwawą scenę, bo jednak Rzymianie lubili, jak tak coś się działo w tym malarstwie. No, jakiś chyba hipopotam połyka pigmeja, inny próbuje go jeszcze ratować. Strasznie dramatyczna, ale bardzo egzotyczna scena. Pigmeje w Pompejach. A co znaleziono w domach? Tutaj pokazałam Państwu takie cztery przykłady bardzo różnych przedmiotów, bo one właśnie pokazują nam tą różnorodność życia codziennego i tego, co mówią nam poszczególne przedmioty. Wziernik medyczny. Znaleziono duży komplet różnych narzędzi medycznych w domu, który dzisiaj nazywany jest domem chirurga. Zresztą bardzo przypomina ten wziernik współczesny używany w medycynie. Drewniana kołyska z herkulanum, bo w herkulanum zachowały się te drewniane elementy. Nie wszystkie, ale sporo mebli tam się jednak zachowało. No chyba jeden z najbardziej takich smutnych artefaktów. Kołyska małego dziecka. Piękna biżuteria, ale też lampka oliwna w takim fikuśnym, śmiesznym kształcie stopy i z wielkiego palucha wybuchał ogień. Tak naprawdę spośród wszystkich przedmiotów, jakie znaleziono, chyba największą grupę stanowią wszelkiego rodzaju kandelabry, lampki, podstawki, podlampki, wiszące, leżące, stojące, ponieważ Pompeje trzeba było doświetlać. Dzisiaj chyba trudno nam sobie wyobrazić miasto bez elektryczności, no ale te dość ciemne w środku domy wymagały całego mnóstwa różnych lamp i lampek. Glinianych, brązowych, do których lano oliwę albo łój z oliwą. A to już kolejne fantastyczne pomieszczenie, triclinum, proszę Państwa, jadalnia. Triclinum znaczy dosłownie trzy łoża. No i na tych łożach w takiej pozycji półleżącej, znów z plumkającą wodą, bo widzicie Państwo z tyłu takie schodki. Tam była na pewno jakaś instalacja wodna, jakaś kaskada, mini wodospadzik i tak sobie mogli Pompejanie ucztować w bardzo rzymskim stylu. To jest właśnie przykład tego, jak mogły wyglądać takie jadalnie w Pompejach. No tak naprawdę tych triclinów nie miało zbyt wiele domów, bo jadanie w domu było bardzo drogie. A co jadano w domu? Na przykład gotowanego strusia albo ciele gotowane w hełmie, pieczonego dzika, a także kebab z koszatki. Ja się trochę śmieję z tego kebabu, to oczywiście nie był taki typowy kebab koszatki. Widzicie Państwo tutaj na zdjęciu. Koszatka przypomina trochę popielicę. Faszerowano dodatkowo mięsem, polewano miodem i to był taki delikates, taki przysmak rzymski. Te koszatki, no to nie jest duże zwierzątko i tam za bardzo do jedzenia to nic nie ma, dlatego trzymano je w takich specjalnych garnkach, naczyniach, które nazywały się gliraria, z dziurkami. W środku możecie Państwo zobaczyć takie żebra.
To zastępuje kołowrotek dla chomika. Po tych żebrach koszatki mogły biegać. Naczynie oczywiście było zamknięte i tam biedaczki tuczono tak, żeby osiągnęły no, solidne rozmiary, żeby było co wrzucić na ząb. Podawano również gotowane jajka w sosie orzechowo-piniowym oraz słynny sos garum. Proszę Państwa, pompejańskie garum, którego smaku chyba nawet nie umiecie sobie Państwo wyobrazić. Takie to było pyszne. Wspominają garum dzieła z całego basenu Morza Śródziemnego, bo to był sos, który był bardzo popularny. Natomiast wzmiankuje się też to garum z Pompejów. Pompeje nie były zbyt dużym miastem. Natomiast były miastem handlowym i swoje garum wysyłały. Znaleziono nawet takie garum na terenie Galii. Ale nie wiemy, czy na stałe tam eksportowano je, czy po prostu był to jakiś rodzaj pamiątki, którą ktoś ze sobą przywiózł. Garum, proszę Państwa, to był sos rybny ze sfermentowanych wnętrzności ryb. Po prostu pychotka. On kisił się kilka tygodni, potem go mieszano, potem znowu stał kilka miesięcy i tak mniej więcej po 3 miesiącach nadawał się do spożycia. 30% różnych słoiczków i naczyń, jakie znaleziono na terenie Pompejów, pochodziła ze słynnej wytwórni sosu garum z domu Aulusa Umbrucjusza Scaurusa, który miał takie oto mozaiki, które zachęcały w jego domu i były świetną reklamą. Najlepsze makrelowe garum z wytwórni Scaurusa, najlepszy sos rybny, najprzedniejsza makrelowy garum Scaurusa, najwyższej jakości sos rybny. To była taka autoreklama, mozaiki z napisami, które właśnie świadczyły o popularności Scaurusa i jego słynnego sosu. Tak naprawdę ten sos był bardzo słony i zastępował sól. Sól, proszę Państwa, w Cesarstwie Rzymskim była bardzo droga i nie można jej było sprzedawać bez zezwolenia cesarza. W związku z czym ten sos no, w dużej mierze zastępował właśnie smak soli. On oczywiście nie był sauté, on miał bardzo wiele przypraw, więc na pewno był bardzo aromatyczny, no ale tak sobie myślę, że jego smaku chyba nie dało się zapomnieć. Bogaci ludzie jadali w domach, zupełnie inaczej niż dziś. Dziś, jeśli mamy pieniądze, chętnie pójdziemy na miasto. Natomiast w starożytnym Rzymie jedzenie w domu było przywilejem bogaczy. Natomiast ludzie biedni stołowali się na mieście. To jedzenie było dość tanie i w Pompejach zachowało się kilka takich barów szybkiej obsługi. Thermopolium Vetutiusa Placidusa jest jednym z takich przykładów. Zobaczcie Państwo ladę, w niej takie otwory. Tam być może znajdowały się garnki z potrawami i właśnie w ten sposób je sprzedawano. Biedota żywiła się na ulicy. Tu zresztą z tyłu możecie zobaczyć Państwo fresk. To jest takie lararium, lary, duchy, które zamieszkują domostwo, opiekują się przodkami, opiekują się nami i takim larom oddawano cześć. I tak naprawdę pobożny Rzymianin, Pompejanin miał takie lararium, taką małą kapliczkę, czy w swoim sklepie, warsztacie, no i oczywiście w domu. Zachowały się też żarna do mielenia ziaren oraz piekarnie. To jest jedna z najbardziej znanych piekarni. Przy niej znaleziono też stajnie, właśnie tam znaleziono między innymi konia, który na pewno transportował, czy muła, który transportował codziennie chleb i znaleziono również chleby. I to jest chyba też taki jeden z, nie wiem, dla mnie takich smutnych, bardzo wzruszających artefaktów, przedmiotów, jakie znaleziono. 81 bochenków skamieniałego, takiego zwęglonego chleba z piekarni Modestusa. Na tym fresku możecie też Państwo zobaczyć, że taki chleb sprzedawano. On miał bardzo charakterystyczną formę, podzielony był na kilka części, na 8 kawałków. Na chlebie z piekarni Modestusa mamy też pieczątkę tej piekarni. A to kolejna miejska atrakcja publiczna, pralnia. Proszę Państwa, pralnia, w której niewolnicy stopami chodzili po praniu namoczonym w urynie. W związku z czym tą urynę chętnie zbierano po całym mieście, bo ona właśnie wykorzystywana była w pralni.
A gdzie relaksowali się Pompejanie? To była jedna z największych atrakcji, proszę Państwa, łaźnie. Łaźnie na terenie Pompejów znajdowały się trzy. To były trzy miejskie łaźnie, ale oprócz tego było wiele mniejszych, skromniejszych, po prostu prywatnych. Takie łaźnie znajdowały się również poza murami miasta, łaźnie podmiejskie. Jak one wyglądały? Tak naprawdę jak typowe łaźnie rzymskie, a więc miały w sobie kilka pomieszczeń. Najprawdopodobniej Rzymianie korzystali z tych łaźni według pewnego porządku, od zimnych kąpieli do najgorętszych kąpieli, potem na końcu znów buch, zimna kąpiel. Czy utrzymywali ten porządek? To nie wiem, bo ja gdybym była w starożytnym Rzymie, to myślę, że jednak z tej zimnej części kąpieli zupełnie bym zrezygnowała. Natomiast były pomieszczenia, frigidarium z zimnym basenem, caldarium z ciepłym basenem. Była też taka średnio ciepła woda, łaźnie parowe, a więc sauna. No i wszelkiego rodzaju gabinety kosmetyczne, fryzjerskie, drobne sklepiki. Oczywiście łaźnie w Pompejach miały charakter trochę prowincjonalny i nie mogły dorównać łaźniom rzymskim, które mogły pomieścić nawet 3000 osób. Natomiast łaźnie stabiańskie, które znajdują się w Pompejach, są najstarszymi znanymi zachowanymi łaźniami. W związku z czym tutaj Pompeje akurat w tym rankingu wiodą prymat. Ja chciałam zwrócić Państwa uwagę na hipokaustum, które znajduje się po prawej stronie. To jest system ogrzewania podłogi. Gorące piece umieszczone pod podłogą ogrzewały pomieszczenie, i to ciepło podgrzewało podłogę, w związku z czym te łaźnie były ogrzewane. Wstęp do nich miały i kobiety, i mężczyźni. Oczywiście nie były to łaźnie koedukacyjne, te części były wydzielone. No, mieszkanie przy łaźni wydaje się fantastyczną sprawą, no blisko. Łaźnie były dość demokratyczne, w takim sensie, że no, mógł tam chodzić każdy. Łaźnie były darmowe albo pobierano naprawdę minimalną opłatę. A ja przeczytam Państwu, no, jakie można było słyszeć odgłosy z łaźni. To jest cytat pochodzący z książki Mary Beard Pompeje, wydawnictwo Rebis 2019. Pisze o tym Seneka. Nie opisuje łaźni pompejańskich, ale myślę, że efekty dźwiękowe mogły być podobne we wszystkich łaźniach. Mieszkam nad samą łaźnią. Wyobraź sobie teraz wszystkie odmiany hałasu, które mogą doprowadzić do znienawidzenia swych własnych uszu. Gdy co mocniejsi ćwiczą się bezustannie i miotają obciążonym ołowiem rękami, gdy bądź wytężają się, bądź naśladują wytężonych, wtedy słyszę ich stękanie. Oprócz tych wyobraź sobie wyrywacza włosów spod pach, który, by zwrócić na siebie więcej uwagi, wydobywa co chwilę głos, cienki, a skrzypiący, i nigdy nie milknie. Chyba jedynie wtedy, gdy właśnie skubie włosy i w ten sposób zmusza drugiego, by krzyczał zamiast tego. Więc mieszkanie obok łaźni na pewno nie było najbardziej luksusową lokalizacją. A to znów widok na ulicę. Rzymianie, również Pompejanie, mówiąc Rzymianie, mam na myśli również mieszkańców Pompejów, czasem to dość trudno się tutaj mi rozróżnia, więc Rzymianie kochali higienę. No, myli się w tych łaźniach, kąpali, zażywali kąpieli i potem balsamowali ciała i oliwą i różnymi pachnidłami. No, ale prawda jest taka, że zaledwie 40% mieszkań miało swoje toalety. Pompeje były skanalizowane. Toaleta znajdowała się zwykle albo w kuchni, albo tuż obok kuchni. Mianowicie obydwa pomieszczenia korzystały z jednej rury, z jednego spustu. Ta kanalizacja płynęła pod ulicami. Natomiast no, nie wszyscy mieli te łazienki, a ci, którzy wynajmowali mieszkania w kamienicach czynszowych, raczej ich nie mieli. W związku z czym no, korzystali z różnych naczyń, potem to wylewali na ulicę, albo w ogóle korzystali po prostu z miejsc, gdzie popadło. W związku z czym te ulice na pewno nie były zbyt czyste i prawdopodobnie z tego powodu na ulicach Pompejów możemy zobaczyć te charakterystyczne kamienie.
To były przejścia dla pieszych. No, wyobraźmy sobie takiego bogacza pompejańskiego w tej pięknej, bardzo drogiej todze. I on musi tak tą togę nieść i podwijać, żeby jej nie zamoczyć w tym rynsztoku. W związku z czym te kamienie najprawdopodobniej służyły właśnie jako przejścia dla pieszych. Zresztą zauważcie Państwo, że one są tak wycyrklowane, że wóz pompejański, wóz rzymski mógł przez nie swobodnie przejechać. Pompeje to też miasto fallusów. Na ulicach można spotkać całe mnóstwo tych bardzo specyficznych dla nas znaków. Nie tylko na ulicach, na domach znaleziono bardzo dużo przedmiotów o takim kształcie. I te znaki na ulicy, jak często można usłyszeć od przewodników w Pompejach, wskazywały drogę do domu publicznego. No ale gdyby wszystkie wskazywały drogę do domu publicznego, to okazałoby się, że domów publicznych było więcej niż piekarni. Piekarni było 35. W związku z czym no, dzisiaj wiemy, że to nie do końca były drogowskazy, choć oczywiście można było zabawić się takim drogowskazem i użyć takiego motywu. Fallus, bardzo powszechny w Pompejach, był najprawdopodobniej po prostu rodzajem amuletu. A to właśnie słynny lupanar, a więc dom publiczny, który znajdował się w Pompejach, kiedy odkryto Pompeje, to domów publicznych naliczono całe mnóstwo. Właściwie wszędzie tam, gdzie znaleziono jakiś erotyczny fresk o takiej tematyce, a uwierzcie mi Państwo, jest tam ich całkiem sporo, no wydawało się, że to właśnie już takie bezeceństwo, że na pewno był to dom publiczny. Dzisiaj no, wydaje się badaczom, że na terenie Pompejów znajdował się jeden, może dwa takie domy publiczne, powiedzmy oficjalne. Natomiast wiemy, że takie usługi prowadziły również tawerny, no, jakieś drobne sklepiki albo zakłady gdzieś tam w takim kantorku, gdzieś z tyłu mogły dziać się różne rzeczy. No ale to jest słynny lupanar, czyli dom publiczny, w którym zachowało się i malarstwo właśnie o tematyce erotycznej i całe mnóstwo graffiti zostawione przez różnych klientów, bardzo zadowolonych, mniej zadowolonych. Bardzo cenny obiekt dla naszych takich, dla naszej wiedzy o życiu tamtych czasów. A to kolejny fallus w takiej no, przekomicznej właściwie formie, takiego latającego jakby pieska, bardzo popularny. No i ponieważ to jest wykład naukowy, w związku z czym nie fallus, tylko tintinnabulum. Tintinnabulum to jest rodzaj, proszę Państwa, właśnie takiego amuletu, często przywieszony był do niego po prostu dzwonek. Takie dzwonki były przy wejściach do zakładów rzemieślniczych, do sklepu, do domów, gdzieś przytroczone u wozu. I najprawdopodobniej właśnie miał charakter takiego amuletu. Bo fallus w kulturach starożytnych to był przede wszystkim symbol takiej płodności, pomyślności i bogactwa. I myślę, że tak należy rozumieć te no, dla nas nietuzinkowe znaleziska z Pompejów. Pompeje miały swój teatr i w Pompejach, śmiało można powiedzieć, mieszkali teatromaniacy. Dlaczego? Pompeje, które no, szacujemy miały około 20 tysięcy mieszkańców, znajdowały się aż dwa teatry. Teatr wielki na 5 tysięcy widzów i taki nieduży, zadaszony Odeon. Teatr ten, proszę Państwa, zbudowano w II wieku przed naszą erą i to jest też jeden z najstarszych takich kamiennych teatrów rzymskich, jakie dotrwały do naszych czasów. Co wystawiano w tych teatrach? No, wyobrażamy sobie, że raczej nie były to tragedie greckie, ponieważ lud rzymski lubił sztuki takie łatwiejsze, przyjemniejsze. Tutaj mamy na przykład mozaikę z domu poety tragicznego albo domu dramaturga, bo stosuje się wymiennie te nazwy, przedstawiającą przygotowania do takiego spektaklu, po prostu do dramatu satyrowego.
Dramat satyrowy był taki trochę rubaszny, trochę sprośny, no można było się uśmiać, posłuchać muzyki i widzimy tutaj panowie już ubierają kostiumy satyrów, czyli kozłów. Jeden zakłada tam z tyłu koszulę, maska jest już przygotowana, reżyser udziela ostatnich wskazówek, ktoś już przygotowuje się do gry na aulosie, na tym podwójnym flecie. Bardzo popularne były też dwie inne sztuki, czy rodzaje sztuki, mianowicie mim. Mim to, proszę Państwa, była taka krótka, bardzo luźna forma, rodzaj burleski. Można było ją wystawiać w teatrze, w sklepie, na ulicy. Była śmieszna, zabawna, z muzyką, z tańcem. A druga to była pantomima. I pantomima w czasach rzymskich nie była tym, czym jest dla nas dzisiaj. W pantomimie brał udział aktor oraz chór i ten aktor tańcem tańczył i wyrażał całe to libretto. Chór śpiewał, chór dopowiadał, natomiast ta osoba z pantomimy, ten główny aktor, no, odgrywał bardzo wiele, wiele ról. I dzisiaj ta starożytna pantomima przypominałaby nam chyba bardziej balet. Amfiteatr w Pompejach zbudowano w I wieku przed naszą erą na 20 tysięcy widzów. I to jest taka rzecz, która zawsze mnie zastanawia, kiedy podaje się liczbę mieszkańców Pompejów. Być może w czasach, kiedy budowano teatr, była ona większa niż 20 tysięcy, no bo budować amfiteatr o takiej skali dla miejscowości z liczbą ludzi 20 tysięcy, no wydaje się to dość dziwne, takie zagadkowe. Natomiast proszę sobie wyobrazić, że Koloseum, które zbudowano 150 lat później na 50 tysięcy widzów, no można było oczywiście nie porównać z tym teatrem. Koloseum miało całą machinerię, inżynierię do tych gigantycznych spektakli, no ale jednak skala 20 tysięcy i 50 tysięcy w Rzymie znów przemawia na korzyść Pompejów. No jednak ten amfiteatr był naprawdę bardzo taki niezwykły i zakrojony na szeroką skalę. Co odbywało się tutaj? Wszelkiego rodzaju igrzyska, walki gladiatorów, pokazy walk zwierząt. Widzicie Państwo dużo zielonej trawy w środku. Tak naprawdę te siedziska, gdzie jest trawa, prawdopodobnie były drewniane, więc nie zachowały się do dzisiaj. Do amfiteatru prowadziły schody, po których wchodziła ta biedniejsza część społeczeństwa. Notable siadali w tym pierwszym okręgu, zaraz przy arenie, no bardzo blisko i zwierząt, i gladiatorów. Wchodzili takim specjalnym korytarzem. Gladiatorzy pojawiali się w Pompejach, zresztą z walk gladiatorów zachowały się afisze i to jest też taka niesamowita rzecz w Pompejach, że my możemy prześledzić te walki, kto z kim walczył, jak one wyglądały, jak je organizowano. I wyobraźcie sobie Państwo, że na jednym z afiszów zachowało się całe ogłoszenie, włącznie z datami, ja pozwolę je sobie tutaj przytoczyć. Decimus Lucretius Satrius Valens, wieczysty kapłan Nerona, syna cesarza, prezentuje 20 par gladiatorów. Decimus Lucretius Valens, jego syn, prezentuje 10 par gladiatorów. Walki odbędą się w Pompejach 8, 9, 10, 11 i 12 kwietnia. Przewidziane są łowy na dzikie zwierzęta, zgodnie ze zwyczajem oraz zadaszenie. No i ja myślę, że jak było zadaszenie, a był kwiecień, więc mogło być już gorąco, to na pewno wiele osób przyszło, bo takie zadaszenie nad areną to był luksus. Kto urządzał te igrzyska? Urządzali je sponsorzy, czasem sponsorowała je troszkę też Rada Miasta, no ale zwykle one miały charakter pokazania właśnie takiego prestiżu, no ewentualnie dobrego ustawienia syna, bo tutaj w ogłoszeniu mogliśmy przeczytać, że ojciec i syn, no syn też wystawia tych gladiatorów i ten ojciec mu już planuje jakąś dobrą przyszłość, buduje mu solidne lobby. Przy amfiteatrze znajdowała się dawna palestra, więc takie miejsce do ćwiczeń, a tuż przed wybuchem wulkanu najprawdopodobniej zamieszkiwali te budynki gladiatorzy. Znaleziono tam całe mnóstwo uzbrojenia gladiatorów, między innymi właśnie ten hełm. Natomiast trochę dziwne jest to, że zbroje, które tam znaleziono, i miecze, i hełmy, i nagolenniki,
No, nie są specjalnie zniszczone, w związku z czym my nie wiemy, czy ktoś na przykład przygotowując miasto do ewakuacji po prostu je tam wrzucił. Może to były zbroje paradne, których nie używano do walk, bo często przed walką gladiatorów właśnie odbywały się takie procesje, parady przez miasta. To były bardzo wielkie wydarzenia, takie huczne, czasem trwały właśnie 5 dni. Do Pompejów nie sprowadzano tak egzotycznych zwierząt jak słonie, nosorożce czy hipopotamy, co miało miejsce w Rzymie. Raczej walczyły tam mniejsze zwierzęta. Psy, kozy, dziki, no ewentualnie jakieś byki albo niedźwiedź mogły się tam pojawić. Natomiast a propos gladiatorów, zachowało się też graffiti, które mówi na przykład: Calladus, pożeracz serc niewieścich, albo Calladus, bożyszcze dziewcząt. No i możemy sobie wyobrazić, że to była jakaś gwiazda wśród gladiatorów, w której kochały się wszystkie dziewczyny. Ale prawda jest taka, że te inskrypcje znaleziono właśnie w barakach gladiatorów, więc niewykluczone, że jakiś gladiator sam sobie wypisał takie pochlebne opinie. Proszę Państwa, opowiedziałam trochę o życiu codziennym w Pompejach. Teraz odpowiem na Państwa pytania. Na pewno nie dotknęłam wszystkich tematów, bo jest to niemożliwe w ciągu godzinnego wykładu, ale mam nadzieję, że chociaż trochę przybliżyłam Państwu to, jak wyglądało życie codzienne mieszkańców tego bardzo niezwykłego miasta. Odpowiadając na Państwa pytania, dlaczego Pani zdaniem Pompeje przyciągają co roku tysiące turystów z całego świata, a kolejne archeologiczne odkrycia za każdym razem wzbudzają sensację? Myślę, że po pierwsze, niezwykła historia miasta, opisana w różnych dziełach i filmach i zawsze rozbudzająca wyobraźnię, tak ten wybuch wulkanu robi swoje. A druga rzecz, to jest bardzo niezwykłe stanowisko, ponieważ jest to najlepiej zachowane miasto rzymskie, które właśnie pozwala nam zajrzeć dosłownie do kątów różnych mieszkań, do garnków, do tej infrastruktury miejskiej. Ono zachowało się w całości, mimo tego, że zniszczone, przetrwało do naszych czasów. Rzym, fantastyczna stolica, ale jednak no, zabudowana przez te kolejne pokolenia, kolejne wieki i style, więc dziś no, tego starożytnego Rzymu już tak nie zobaczymy, jak możemy zobaczyć Pompeję. Czy to prawda, że Pompejanie nie mieli świadomości, że Wezuwiusz jest wulkanem? Najprawdopodobniej nie mieli świadomość, że jest wulkan, natomiast prawdopodobnie sądzili, że jest już wulkanem wygasłym. Według wszelkiego prawdopodobieństwa ostatnia erupcja miała miejsce w VIII wieku przed naszą erą. Natomiast mieszkańcy Kampanii przyzwyczajeni byli do trzęsienia ziemi i ono prawdopodobnie też powodowane było wulkanem, w związku z czym no, trudno jest nam tutaj oszacować, ale dzisiaj większość badaczy uważa, że Pompejanie uważali Wezuwiusz za wulkan wygasły. Czy Pani zdaniem film Pompeje z 2014 roku jest wiarygodnym źródłem historycznych informacji o losach Pompejów? Tak, pomijając fakt, że nic nie wiemy o tym, że jakieś igrzyska odbywały się akurat w czasie wybuchu, jakieś walki gladiatorów. Natomiast generalnie ta erupcja pokazana jest w dość taki realistyczny sposób, faktycznie no, zapowiadana przez trzęsienie ziemi i pierwszy wybuch i potem kolejny wybuch. No, nie zapadła tam totalna ciemność, z tego co pamiętam. Bardzo długi czas jest jeszcze widno. Natomiast ekipa dość solidnie, z tego co wiem, przygotowała się merytorycznie i odwiedzali Pompeję i Muzeum w Neapolu i studiowali te wszystkie artefakty i dzieła sztuki i faktycznie starali się oddać i stroje, i wnętrza w taki dość no, historycznej prawdzie. Szanowna Pani, podobno ciała pokryte lawą to odlewy z gipsu. Czy to prawda? Ciał nie ma. Mogły zachować się kości i tak jak wspominałam, te puste miejsca są śladami po człowieku, który po prostu wyparował. I tam wlewa się gips, czy tą żywicę epoksydową i w ten sposób uzyskujemy odlewy. Więc w środku ciał nie ma, mogą być jedynie kości. Na uliczkach zadziwiające są takie wystające kamienie. Czy to pionierskie przejścia dla pieszych? Myślę, że już odpowiedziałam na to pytanie podczas wykładu.
Jedną z największych atrakcji Pompejów jest Lupanare, czyli dom publiczny. Czy da się porównać cenę ówczesnej usługi? Ale porównać do czego? Do dzisiejszej ceny? To ja się tak dobrze nie orientuję. Ale orientuję się w tych cenach starożytnych. Proszę Państwa, na jakiej podstawie wnioskujemy, ile mogła kosztować taka usługa? Na podstawie graffiti, które zachowało się właśnie na terenie Pompejów, na przykład Akria 4 asy, Felikla 2 asy, Epafra 10 asów. Czy to są prawdziwe ceny? Czy na przykład jeśli Felikla kosztowała tylko 2 asy, to może to była jakaś obelga wobec tej dziewczyny, że ona taka tania? Tego nie wiemy, ale możemy wnioskować, że taka usługa mogła kosztować między 2 a 10 asów. Czy to było dużo? Nie, to nie było dużo, bo jeden as to była cena na przykład sera, kielicha wina albo chleba, więc te 10 asów nie wydaje się wygórowaną ceną, ale proszę pamiętać, że z domów publicznych korzystali raczej mniej zamożni. Ci zamożni mieli po pierwsze swoich niewolników lub niewolnice, którzy również świadczyli takie usługi. Po drugie, jeśli już zamawiali jakieś bardziej fikuśne usługi i prostytutki do domów, to właśnie do domów, nie chodzili do gdzieś na miasto, krótko mówiąc, do domów publicznych. Kiedy według Pani najlepiej odwiedzić Pompeje i ile czasu zaplanować na zwiedzanie? Myślę, że najlepiej Pompeje odwiedzić w posezonie, listopad, grudzień, styczeń, luty, kiedy po pierwsze pogoda jest bardzo sympatyczna, nie praży to słońce. Proszę mi uwierzyć, że zwiedzanie Pompejów w prażącym słońcu jest naprawdę trudne. Właściwie po 2 godzinach mamy dość, a na Pompeje trzeba przeznaczyć co najmniej 4 godziny. Można zwiedzać je też 8 godzin, bo to jest bardzo duży teren, duże odległości. Ja zawsze proponuję, żeby wybrać sobie, nie wiem, 10 obiektów, które chcemy zobaczyć i na nich się skupić. Wtedy no, mamy zachowany balans między tym, że chcemy zwiedzić, a między tym, ile możemy wytrzymać w pogodzie, nie wiem, w tłumie i na własnych nogach. Jak wyglądały Pompeje przed katastrofą? Myślę, że udało mi się choć po części odpowiedzieć na to pytanie. Czy to prawda, że w okresie swojej świetności Pompeje były największym i najbardziej rozwiniętym miastem imperium, wyprzedzającym nawet Rzym? Proszę Państwa, Rzymu nie dało się wyprzedzić. To było miasto, którego skali dzisiaj chyba nie umiemy sobie wyobrazić. To było właściwie najludniejsze miasto Europy Zachodniej przez wiele wieków, na pewno jednym z najludniejszych aż do epoki przemysłowej. Szacuje się, że w czasie Pompejów, a więc w pierwszym wieku naszej ery, Rzym mógł liczyć około 1 miliona mieszkańców. To była potęga, więc 20 tysięcy Pompejów czynią to miasto raczej prowincjonalnym. Pompeje nie były dużym miastem, nie były bogatym miastem, nie były bardzo bogatym miastem i na pewno nie były dużym miastem również na tle innych miast. Porównajmy sobie na przykład Efes, wspaniałe, bogate miasto w Anatolii. 200 tysięcy mieszkańców. 200 tysięcy mieszkańców, więc no, Pompeje z 20 tysiącami Rzymu nie mogły wyprzedzić. Dlaczego kobiety w Pompejach nie mogły korzystać z łaźni znajdujących się w mieście, tylko z tych zlokalizowanych poza jego granicami? Szczerze mówiąc, nie spotkałam się z informacją, żeby kobiety nie mogły korzystać z łaźni, no bo łaźnie stabiańskie, te najstarsze łaźnie Pompejów, miały całą infrastrukturę jakby w dwóch wersjach, dla kobiet i dla mężczyzn. Miały dwa wejścia. W związku z czym no, obsługiwały przedstawicieli obu płci. Podobnie łaźnie foralne, te, które znajdowały się blisko forum. Łaźnie centralne no, nie miały takiej infrastruktury. Miały jedno wejście po jednym basenie z każdego rodzaju, więc nie wiemy, czy tam kobiety nie mogły chodzić, czy na przykład były wydzielone godziny albo dni, w których chodzili mężczyźni, a w których chodzili kobiety.
Łaźnie podmiejskie tak istniały, zresztą były to łaźnie prywatne i niewykluczone, że również znajdował się tam dom publiczny. Natomiast no, kobiety generalnie w starożytnym Rzymie mogły chodzić do łaźni, miały zwykle osobne pomieszczenia. Czy mieszkańcy tego miasta nie mieli świadomości, że żyją na tykającej bombie? To podobne pytanie o to, które już się pojawiło, o tym, co mogli wiedzieć na temat Wezuwiusza. Czy to prawda, że w Imperium Rzymskim prostytucja była legalna, a za cudzołóstwo groziły kary? Tak, prostytucja była legalna, co więcej, była opodatkowana. Nawet były takie momenty, kiedy opodatkowywano pojedynczą usługę. Co prawda trudno mi sobie wyobrazić, jak egzekwowano ten podatek, ale tak, prostytucja była legalna. Był to oczywiście zawód taki z kategorii zawodów hańbiących, zresztą na równi na przykład z aktorem. Była ona legalna, mężczyźni mogli korzystać z takich usług. Nie było to przyczyną jakiegoś wstydu. No, może też się tym bardzo nie chwalono. Zalecano raczej korzystanie z takiego przybytku z umiarem. Natomiast tak, było to legalne. Mężczyźni mogli korzystać z takich obiektów, żonaci mężczyźni. Natomiast no, kobiety cudzołożyć nie mogły. Były karane w czasach Królestwa czy Republiki nawet śmiercią. Natomiast w czasach cesarstwa te przepisy już były znacznie bardziej poluzowane. Taka kobieta mogła być skazana na banicję. Najczęściej były to kary w postaci albo rozwodu, albo zabrania majątku, zabrania posagu. Jak w Imperium Rzymskim traktowane były kobiety? Czy mogły pełnić jakieś funkcje społeczne? No cóż, kobiety to jest bardzo szerokie pytanie, bo Imperium Rzymskie w pierwszym wieku, no w początku drugiego wieku naszej ery sięgało aż po Armenię, Syrię, dawną Mezopotamię i obejmowało cały ogromny basen Morza Śródziemnego, pół Europy i jeszcze Wielką Brytanię. W związku z czym no, tutaj trudno mówić o kobietach jako o jednej grupie społecznej, bo one, no, ich status wiązał się z pewnymi tradycjami w danym regionie, z prawami, które owszem istniały i wydawane były przez cesarzy, ale druga sprawa jest, czy tak naprawdę były przestrzegane bardzo restrykcyjnie w różnych częściach. To, co mogę powiedzieć na temat kobiet żyjących w tej części italskiej, kobiet pompejańskich, w czasach cesarstwa no, nie miały żadnych praw politycznych, natomiast zaczynały mieć wpływ na politykę. Te wszystkie historie o tych zabójstwach cesarzy i konsulów i tych różnych takich krwawych historiach, no często gdzieś tam kobiety są w tle. Natomiast kobiety no, nie mogły pełnić żadnych funkcji politycznych. Jedyną funkcję, jaką mogły pełnić, mogły być kapłankami Westy, czyli bogini ogniska domowego. Takie kapłanki wybierano wśród młodych dziewczynek. One spędzały no, w dziewictwie, pilnując ognia w świątyni. No, jakieś 30 lat trwała taka posługa. Potem mogły zakładać już swoje rodziny, więc to była taka jedyna funkcja, jaką one mogły pełnić. Mogły zarządzać swoim majątkiem, mogły zarządzać wspólnym majątkiem domowym. Oczywiście nieoficjalnie, bardziej właśnie gdzieś tam z tyłu. Mogły pomagać w prowadzeniu interesów. I tutaj mówię o tych kobietach bogatych, bo kobiety biedne po prostu musiały iść do pracy, musiały pomagać swoim mężom, ale zasadniczo tradycyjnie kobiecie przypisywano rolę matki, żony, no i ona przędła na tym kołowrotku oczywiście w tych pięknych atriach. Natomiast czasy cesarstwa to są czasy, kiedy no, kobiety nie mają praw, ale powiedzmy są już zauważane w społeczeństwie i te prawa wobec nich nie są aż tak bardzo restrykcyjne. No, kobieta mogła się rozwieść, mogła zabrać swój posag. Natomiast w tych wcześniejszych czasach Republiki, Królestwa, no, były takie przepisy, że kobieta na przykład nie mogła pić wina. To w ogóle skandal. To już wszystkie pytania. Proszę Państwa, bardzo dziękuję za udział w tym wykładzie. Było mi miło spotkać się z Państwem. Mam nadzieję, że po pierwsze zachęciłam Państwa do podróży do Pompeji, do tego, żeby o nich poczytać.
żeby poinspirować się, może poprzeglądać w internecie te piękne zabytki, malarstwo, bo to jest faktycznie fascynujące miejsce i ono cały czas żyje i my cały czas czekamy na te nowe historie i nowe znaleziska. Bardzo Państwu dziękuję, życzę wszystkiego dobrego. Do widzenia.